już startujemy. Jesteśmy na żywo. Jestem w akcjach. Muszę ustawić, żeby mi znowu tej traperki nie dało na gówno, bo to kurka wodna. Bestią wolę wisić nią. Traperka jest fajna, to znaczy, zwłaszcza na ostatnim levelu, jak dobrze pamiętam. Za głośno, to proszę widzów, żeby ten, żeby powiedzieli. Gdzie jest single, a my gramy w multi. Tak, tak, jakbyśmy potem grali to albo w Dying Light'a, albo w Divinity, też we dwoje. No, we dwoje. Dobra. Zagramy tryb ewakuacji dzisiaj. Zaczynamy. To może się przegrać, przestawimy się. No, witamy wszystkich w dzisiejszym Guildia Play. Jo. Z tej strony Kale Freeman dla was. Się zakręcony po wczorajszym. Jest ze mną też Koenig. Jo. No i dzisiaj pokazujemy Evolva. Znaczy, Evolva. Na pewno jedną rzecz będę chciał pokazać w tej grze, za którą należy się taki bić slap twórcom, że to jest po prostu głowa mała. Lepik. Beach Slap należy się za to, że mamy pełnopłatną, z wyższej półki cenowej grę, która tak naprawdę, no nie oszukujmy się, dużo nie oferuje, bo to jest co? Tryb walki z potworem, to nie jest jakaś rozbudowana gra z nie wiadomo jaką fabułą, olbrzymimi mapami, nie wiadomo czym, która jest z wyższej półki i do tego co dostajemy? Mikropłatności. I to chore mikropłatności. Za głupi reskin do broni 7 funtów? Nie, 7 funtów, 7 euro jest za reskin do stworzeń. Tak, no, no zresztą ja zaraz pokażę tutaj wszystkim. Na razie nam musi grę znaleźć. Znowu niech nam znajdzie grę, bo, no nie, bo jak wyjdę back, to chyba wyjdzie. A nie, no tak. To... Tak. Czekaj, może w profilu dam radę? Czy będą? Nie, to są leaderboardy tylko. Nie, tylko leaderboardy. To są unlocki i badge. O! Znalazło nam rozgrywkę. Mhm. Muszę przyznać, Koen, że ja jeszcze w to nie grałem. Wiem, dlatego będziesz mieć filmik, który wyjaśnia wszystkie 800 tysięcy możliwych kombinacji. Tak. Nie. Widzę, że innych mutować. Na razie, wiesz co, spróbuję bez mutowania ludzi. Ja mam wyciszone całkowicie wojską w Evolvie. No ja jestem ciekaw, na jakich ludzi się trafia. Będziesz traperem. Żartujesz. Będziesz traperem. Chociaż akurat na Huncie to mógłbym grać traperem. Bo muszę i tak pobiegać trochę za Daisy, żeby zwiększyć sobie level. Dostałem supporta. Supporta dostałem. Ja dostałem supporta, jak mogłeś dostać supporta? A, raczej tego, dostałem medyka. Od razu. O, fajnie, że teraz widać do ten. Do wyboru innych medyków. I tak, według mnie ten ostatni medyk Syra jest najbardziej przegięty i posiada największe możliwości. Ty napalm Healing Granite Launcher? Tak, strzelasz Healing Granite Launcherem i wskrzeszasz przez granaty swoich. A potwora cały czas masz podpalonego.
Nice. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że Valos i ten drugi, co on ma tą półautomatyczną snajperkę, z tego co kojarzę... Lazarus. Która wie, szybko taguje wrogów. To wydaje mi się, że to naprawdę dużo daje. Wiesz, jak wróg dostanie taką serią ze snajperki, automatycznie dostanie damage razy 300%. Nie, właśnie snajperka automatycznie daje ci tylko razy 1,25, 3 razy 1,5. A nie, no to nawet gorzej. No to ewentualnie ta snajperka odwal. Tej, którą ja teraz gram. No, ona daje dwukrotny damage, tak? Plus 200%. Tak, ale się stakują one. Tak, tak, jak trafisz kilka razy, to wiadomo. Tak, no ale chodzi mi, wiesz, z tej pierwszej, jak podejdziesz i z serią strzelisz trafioną taką, to można ładnie komuś podnieść damage. Val is the medic. She keeps the team alive. Teraz powinieneś oglądać filmik właśnie pokazujący, o co chodzi w trybie ewakuacji. Nie, wiesz co, mam teraz filmik pokazujący mi, jak się gra healerem. Przepraszam wszystkich za to, po prostu no nie miałem czasu pograć, jeszcze wczoraj walentynki. No nie miałem czasu po prostu pograć. Więc no to są moje pierwsze gry. No nie, no raz grałem i raz magii tylko zagrałem, no. Też nie będziesz oglądać filmiku tu papera. Hank, you still cooking tonight? Oh yeah, nothing like a cookout to wash away the taste of a standard synth paste ration. Any requests? Just make sure it's dead this time, okay? What, you didn't like the Grill Canyon eel? Maybe if it stopped moving. Yeah, that was kinda... disgusting. I didn't ask for no... A, widzisz, poprzednio narzekałem, że znika mi myszka w menu. Teraz mam kursor myszki widoczny nawet w grze. Oj, to musi boleć. To musi boleć, Cohen. Man-eating plant, and also woman-eating plant. Basia nas oddaliła. Ale dałem ciała. Nie, 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 nie. O, ja też dałem ciała właśnie. Przeglądam kalep, jak cię zjadło. Nie, nie, żyję, żyję. Miś fuksem uciekła. Trafiłem go.
guys! Firing on the monster! Trapping the monster! Arena up! Nie, Kraken. Dobrze. Ale ten był jeszcze gorzej. Pamiętaj, że po każdym zgonie dostajesz taki kwadracik jakby. Ja wiem, że mniej mogę mieć życia maksymalnego. Tak, jeżeli masz dwa, to na trzecim giniesz. No widzę. W górę skoczył. Telefon może mnie cieszyć. What, plants? Yeah, reminds me of Abel, planet my folks grew up on. Looks a little like Factor to me. Factor? We lost Factor a year ago. Salvaron Regenerous Ray fully charged. Drink it!
zastrzeliło mnie. Już cię rozumiem. Dziwny potwór. Nie było tak źle. Dużo, wiesz co, dużo ma takich odrzutów, odpychów. To nie widziałeś dopiero takiego z dużą ilością. Ten trzeci jest najgorszy. Kraken? Nie, Wright. To jest Kraken. Chyba. Drugi level. Ach, jeszcze dwa shieldy i będę mieć bucketa odblokowanego. Ja muszę 4 razy Monster, a Tranquilizers i więcej ten skupić się na snajperce. No i teraz wybieramy następną mapkę. Właśnie ten kolonii status. No, czyli potwór będzie silniejszy. Nie, teraz są kusy. Która mapka lepsza? Którą wolimy? Rescue powinniśmy zrobić. Rescue. Wiesz, nigdy nie udało mi się właśnie w Rife Trapa zrobić, żeby był pełny sukces. Role się zmieniają już przez cały tryb, czy tak zostają, czy... Bonusy, dopóki ich nie stracisz, czyli dopóki nie przegrasz mapy, z tego co wiem. Czyli możesz sobie zestakować, jak będziesz mieć 5 bonusów, to jak będziesz mieć 4 bonusy, to na piątej mapce będzie po prostu takie zestakowane i wszystko razem. Lepsze nawierzyczki, na przykład właśnie drony. A, nice. A co dostaje potwór, jak wygrywa? Nie pytaj. Teraz ja jestem. Ja Markowa dostałem. Hyde. Ja pamiętam, że Hyde był bardzo słaby. Drugi z Asalta. Ten z miotaczem no, ognia. On jest stosunkowo słaby i lepiej jak najszybciej wylewelować do trzeciego, który ma Rocket Launchera dostępnego. Będziesz mieć filmik pokazujący grę markowym. No i to jest właśnie Wraith. A może to... Nie, z Krakenem chyba walczyliśmy, czy z Wraithem walczyliśmy, bo już nie wiem. Z Wraithem skoro latał i ten Kraken mi się kojarzy na jakieś takie macki, nie wiem. No Kraken też lata. No to teraz potwór będzie trochę mocniej kopać. A my musimy uratować 5 rozbitków. Continue to press the fight with assault by using the personal shield. Wait until the monster is attacking, then activate it for temporary invulnerability. Tutaj akurat nie wiem właśnie jaki jest bonus, jak się uda tą misję zrobić na ten na powodzenie hunterów. Bo nigdy mi się nie udało. Is it how to use space toilets? Because that took me a while too. What? No, I mean the life cycle of these things. This Markov knows. Monster life cycle ends with Markov. Well, they do grow awful fast after they hatch. Exactly.
And I don't think they're the ones laying those eggs either. Terrific. Yep, this job rocks. Dobra. Jak masz ode mnie speed buffa, to nie skacz, tylko biegnij, bo w powietrzu nie daje bonusa. User joined your channel. User disconnected from your channel. O, zaraz się z kimś pogniewamy. Dobra, teraz trzeba ich odprowadzić po dropshipa. Wygrać podpalający modem nas zapalać, czy nie? Nie. Widzę, że tamten też myśli i po prostu jak najszybciej ten się teraz leveluje. No, powiem ci, że czasami właśnie AI w przypadku... No czekaj, to my wam teraz walczymy przeciwko drugiemu graczowi, czy przeciwko AI? Teraz jest przeciwko AI. Aha, co, nikt się nie połączył, tak? Nie, wybrałem tryb, bo możesz wybrać, czy chcesz walczyć przeciwko AI, czy chcesz walczyć przeciwko graczom, no, jako normalny multi w taka kampania. Dobra. I to jest właśnie Wraith. A będzie się starać zabić na Survivorów. Gdzie on kurka wodna jest? Będzie, że to było chore. No, takie właśnie jest. Taka jest walka od Wraith. Na górze. Oj, nam się udało. Nice. Ale to powiem ci masakra, bo jak on się teleportuje, to... Jesus Christ. Gorzej, że po tym teleporcie może ci... może złapać postać i zrobić takie dość konkretne combo. I to się nie kończy dobrze. Widzę, że to tak naprawdę jest wina ludzi, bo to jakieś eksperymenty na nich robią, tak? Właśnie brakuje jakiejś takiej porządnej fabuły. Czy to jest teraz, robimy eksperymenty na tym, co my teraz zabiliśmy, złapaliśmy? Nie, tamten próbował go uwolnić. O.
Och, jaki słaby performance. Co ja mam powiedzieć? Z drugiej strony, wiesz, no boss szybko zginął, raczej boss, no potwór szybko zginął, tak? To ciężko teraz szacować. No. Takie niezłe statystyki jak na razie. Kolejne. Ten autobalans jest według mnie skopany, bo po każdej mapce niejako bierzecie pod uwagę autobalans, a powinno być, że po dwóch mapkach dopiero możesz określić, że faktycznie potwór albo gracze są silniejsi. No w sumie. Po jednej mapie nie jesteś w stanie określić, bo to mógł być przypadek, mógł być szczęście, mogły być jakieś lagi. Dobra, spróbuję traperem zagrać. To jest na przykład błąd, że na przykład tutaj my jako znajomi, jako na przykład we dwójkę, nie możemy się zmieniać klasami. Tak. Powinno być coś takiego jak w LoL, że zostały przydzielone klasy i wtedy na przykład, wiesz, zmiany i akcept. Tak samo po prostu, czy akceptujesz wymianę. To też było zgłaszane już podczas bety, jak dobrze pamiętam. Będę tym traperem wreszcie? Jestem traperem. Powrotem ten, healerem. Fajny support, robot. Ława. Który taguje stwora niezależnie gdzie jest. Po prostu lata po całej mapce i wrzuca na niego darta, jak go znajdzie. Nice. Ale i tak właśnie te w zasadzie wszystkie trzecie postacie są najlepsze. Niezależnie od ścieżki. Hajs, shit jest ty. Markus is a wanker. Dobra, nikt nic nie lubi. Magie, alright, enough talk. Dobra, dobra. No, to akurat im się udało, tylko ciekawe kiedy nam to się znuje. O, powiem ci, wiesz co, teraz też mam kursor w grze. To nie znika. Możesz próbować co chcesz, tak nie zniknie. Muszę za Daisy biegać. Deploying head for reconnaissance. Myślałem, że tych teleportów można używać. O, będziesz stagował go. Znowu mamy Wrighta. Mi w filmiku powiedziało, że to będzie ten. Goliat. Stay near me. Got it. Help? Medic, I'm hurt. You got a boost. On first aid duty. O, właśnie to jest to combo, o którym mówiłem. I'm in place.
Nie mogę strzelać, nie wiem. Dobra, widzę, że wziąłem medigun, wyświetla mi, że mogę leczyć, ale nie widzę, kto ile ma hapsów, bo mam informację, że jest medigun. Po prostu strzelaj w każdego po kolei. Właśnie tam. I've got a trap ready. Ja mam problem z strzelaniem do niego, tak się szybko portuje. Ba! Movement speed. Gdzie się złapano? Trap out! Mark my line! Good girl! Come here! Nie dostałem komunikatu. Może go nie złapałem teraz. Jest. Avoid the bird shock. Trap out. Gdzie żeś go trafił? Bo go nie widzę. Nie wiem, znikąd teleportuj się gdzieś. Jest bez sensu z tymi tego teleportami. Witamy we Volvo.
It is here! Here! Okay! On the trigger gun! Trafiłem go ze strzału i co, gdzie on jest? Tyrant in water! Tyrant detected! There you are! Let's finish this! Tracing! Kill, 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 kill! Down! Heal, 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 heal! Plaża. Not much left in shield! Żebyście nie poginęli! Zniknął. Take it out now before it feeds again. You're going to be okay. Heavy'ego napraw. Za ile będziesz? 34 sekundy. Dobra, właśnie mam rzut. This kind of creature is typical here. I understand why they needed us. Yes, Cabot recruits Kacze. Us. Recruits every famous hunter in galaxy. Now widzę, że Steve znowu się przycina bardzo. Tak? Po chwilę są loadingi. Ale teraz mam informację, że akurat jest nie tak, wiesz? Że łącze chodzi na maksymalnej. No tego mówię, żeś spróbował przez 20 p. To zaraz ten. Po tych rozgrywkach zmienię. Tak, jak skończymy tą ewakuację. Hell of a team, huh? Stand still. There you are! Uważaj, koń, sam jesteś. Trapped ready. You got me. Anyone want to help an injured trapper? Biegniemy, koń. I'll kill this thing myself. Jest piękne, trafiam go z tanku i zero, odportuje się i nie ma tranka. Słabo to widzę. Ten jetpack się tak regeneruje, że to nic nie można z tym zrobić. I'm ready.
No właśnie. Ładnie. Z tego, że ja się uciekam, jak on kurde się do mnie teleportuje i co? Jesus Christ. Masz dodge, teleport, okej, okay. You're dead. Biegnie w minę. Biegnie do ciebie, teleportuje się, no. Tu w minach. Jak ja mam go stagować, jak ja cały czas muszę leczyć, to leczenie jest tak powolne. The bird finds the monster spot. To co, tutaj jest na przykład walka, dopóki go nie zabijemy? Albo dopóki nie rozwali reaktora. Czyli na trzecim stage'u może rozwalić. Aha, dobra, czyli rozumiem, że jest dalej. O właśnie. Będę się na reaktor kierować od razu. My jesteśmy pod reaktorem. Tak, widzę, skręty może iść. Taki właśnie poruszył. Jasne, jaki damage. Deport, cyk, cyk, damage, krokiej może. Ach. Naprawdę chyba najlepszym sposobem na niego jest stanie w minach. To trzeba po prostu będzie stać w minach. Ale to jest bez sensu, jest tak niezbalansowany, nie można uciec, bo ci się do ciebie teleportowuje. No i teraz będzie mieć miniona. Bo uwolnił swojego towarzysza. Price. Nie no, idea jest fajna, ale po prostu ten potwór jest tak niezbalansowany, że to jest pania mała. Oj tam, nie znosz się. Dobrze, odblokuje mi się Griffin wreszcie. Znowu status. Jestem ciekaw, ile teraz cywili straciliśmy. Dużo. Nesta zagłosowałem. Jestem ciekaw, co za mapa. Nest chodzi o niszczenie jaj. Potwór sobie lata, broni jaj, a my mamy rozwalić 6 jaj, mimo nas zabija. A teraz będziemy mieć miniona jeszcze.
Ten tryb akurat ma potencjał i szczerze to mega chętnie bym zobaczył coś takiego w stylu Aliena. Właśnie taką miniaturową kampanię. Ciekawe, ciekawe. Show off your custom skins. Clear and ready for drop. Oi, Doc, you got a little pick-me-up for us? Try to focus, Hyde. Come on, just one little shot of liquid courage. Kyra's the one who supplies you with the drone. I'm the one who's got a pink soap full of tranks you won't wake up for a month. Understood? All clear. And I'm ready for the drop. Got this area monitored. Po co mi wyskakuje informacja, że wybrałem Medguna przez 10 sekund? Tam to mam bliżej. Aha, czyli jeżeli w czasie tego nie zniszczymy, to wygrywa. To jedno. Jak nie zdążymy zniszczyć w odpowiednim czasie, to zaczynają pojawiać się kolejne ady. Aha, czyli sobie... czyli się po prostu... wykluwają. Wykluwają. Ugh!
Mam problem, bo próbuję, wiesz co, strzelać i kursorem. Ich wyleczyć. Easier said than done. Here we go. O, teraz mnie też musisz wyleczyć już. Ah, fuck! Hank! This looks bad. A już nie żyje. Uciekaj. Czekaj, gdzieś stań blisko jajek. Się chowaj. Właśnie biegnę do jaj. Nie. To gdzieś za mną? Będę ci patrzeć w plecy. Nie mam damage'u, żeby zniszczyć te jaja. A nie chcę ich atakować, żeby nie dostał sygnału. A, to jest AI, to nie ma różnicy. Ja po prostu stałem blisko nich, że to będziemy mieć zrzut niedaleko. Nie atakuj na razie. Ja wiem. No, chociaż jest odkryte, więc możesz strzelać. To z czego? Ze snajperki? No, 10 sekund. Tak, bo jak się dropniemy, to zabijemy od razu. A. Już, skoczymy. Więcej tagów to mi się już nie może. Jesteśmy na dropie. Już widzę. Ktoś tu idzie już? To było szybko. Dobra, stał ostatni. Wylecz się. O kurczę. Czy pomoże, czy wszyscy olali i polecieli do jajka? Help! Anyone!
would be. Crash the sensor. Smart. The noise are after the attack, and I might as well shoot it. Dobra, mam zniszczony jaka, czemu nadal czas leci? Mam miniona z poprzedniej misji. To trzeba go zabić? No miniona powinniśmy. To musimy zabić wszystkie miniony. Teraz. Był tak ten podjazd, jak do. To jest głupie. Monster Wings Undersphere to Destroy X. Przepraszam, co my zniszczyliśmy? Zniszczyliśmy wszystkie jajka, ale nie zrobiliśmy miliona, którego miał z ostatniej misji. To jest głupie, no. Jest takie utrudnienie przez to, że to jest bania mała. No i teraz mamy obronę, czyli finał, jako całego trybu ewakuacji. Ja spróbuję zmienić ten. Wszystkich przepraszam za przerwanie streamu. Zmienię na chwilę ten jakość. Może to coś poprawi. Ustaw 720.